tragedia na przejściu dla pieszych. Zabił 12-latkę pomorskie. Śmiertelny wypadek w powiecie chojnickim. Na drodze zginęła 12-latka. 12-letnia dziewczyna zginęła przechodząc przez przejście dla pieszych. 31-letni kierujący samochodem osobowym został zatrzymany przez policję. Około godzina 14 oficer dyżurny chojnickiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze wojewódzkiej numer 235 na wysokości miejscowości Żabno, przekazała oficer prasowy KPP w Chojnicach, młodszy aspirant Justyna Przytarska. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Audi jadący od strony Brus zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, ustępując pierwszeństwa trójce nastolatków, którzy przechodzili przez oznakowane przejście dla pieszych, a kierujący jadący z kierunku Chojnic z nieustalonych przyczyn nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, w wyniku czego potrącił 12-letnią dziewczynę. Piesza, pomimo ponadgodzinnej akcji ratującej życie, w wyniku poniesionych obrażeń poniosła śmierć. Zgodnie z decyzją prokuratora zwłoki zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych, a mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Teraz pod nadzorem prokuratora policjanci będą szczegółowo wyjaśniali przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku, dodała Przytarska. Kierujący 31-latek był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.